Giloisa Aremne Boost. Jest to swego rodzaju kamień milowy w technice pompowej dla gospodarstw domowych. Jest to rozwiązanie, które może spełnić najważniejszą potrzebę w XXI wieku związaną z komfortem. Posiadanie własnego ujęcia wody jest w obecnych czasach prawdziwym skarbem. Studnia jest wykopana na głębokość około 7 metrów. Hydrofor, który posiadam, jest bardzo głośny. Postanowiłam wymienić je na lepszy model, zamontować coś nowocześniejszego, ciszej pracującego i bardziej funkcjonalnego. Gilo Isa Aremne Boost 3 oraz Gilo Isa Aremne Boost 5 jest to nowe, przełomowe rozwiązanie w technice zaopatrzenia w wodę dla domów i ogrodów. Odpowiada nam pytania i potrzeby naszych klientów związane z cichą pracą, z kompaktową budową i niskim zużyciem energii elektrycznej. W kompaktowej budowie tej niewielkiej pompy znajdziemy układ hydrauliczny, czyli pompę samostającą, która jednocześnie może pracować również jako pompa dobijająca ciśnienie z sieci wodociągowej. Znajdziemy również falownik, który dostosowuje prędkość obrotową pompy, utrzymuje ciśnienie, ale również kontroluje pracę. Wykrywanie takich stanów jak suchobieg, przegrzew silnika, czy różnych rodzajów obciążeń, które często mogą się pojawić z instalacji elektrycznej, na przykład na przyłączu sieciowym. Znajdziemy zawór zwrotny, naczynie ciśnieniowe, które redukuje uderzenia ciśnienia i pozwala na komfortową, właśnie cichą pracę całego systemu. Zależało nam, żeby montaż urządzenia był bardzo prosty, dlatego w kartonie znajdziecie Państwo instrukcję krok po kroku, jak podłączyć, ustawić i w jakich warunkach urządzenie zamontować. Musi być to suche, wentylowane pomieszczenie typu garaż bądź pomieszczenie mieszkalne. Mamy z urządzeniem zintegrowane nóżki do wypoziomowania urządzenia. Dla komfortu zamiany urządzenia w miejsce starego, uszkodzonego czy głośno pracującego wprowadziliśmy obrotowe o 360 stopni kolektory sawne i tłoczne, tak żebyśmy mogli się dopasować również do istniejącej instalacji. Przygotowując się do pierwszego uruchomienia układu pompowego, musimy pamiętać tak naprawdę o trzech najważniejszych rzeczach. Po pierwsze, pompa nie może i nie lubi pracować na sucho. Musimy ją przede wszystkim zalać. Żeby zalać ją efektywnie, na dnie rurociągu sawnego powinien znajdować się zawór stopowy. Tym samym musimy zapewnić szczelność instalacji sawnej, a następnie odkręcić górny korek na pokrywie urządzenia i zalać go około 1,5 litra wody, odpowietrzyć kurkiem po lewej stronie od naszej centrali, zakręcić ponownie oba kurki i sprawdzić szczelność instalacji. Podczas pierwszego uruchomienia diody LED mogą migotać. Po około kilku sekundach, jeżeli hydraulika nie została odpowiednio odpowietrzona, zaświeci się czerwona dioda. W tym momencie możemy jeszcze raz sprawdzić, czy hydrauliki należy zalać jeszcze odrobiną wody i sprawdzić kurek odpowietrzający, czy tam nie znajduje się powietrze. W momencie, w którym jesteśmy pewni, że hydraulika jest zalana, jeszcze raz uruchomić układ pompowy, otworzyć zawór, wyrzucić wodę z instalacji i cieszyć się komfortową pracą urządzenia. Zmorą naszych klientów była regulacja ciśnienia starszego typu łącznikach ciśnienia w hydroforach. Te śruby i sprężyny, która była od wyższego ciśnienia, która od niższego ciśnienia i brak precyzji regulacji, usunęliśmy to całkowicie przy tej nowej koncepcji i wprowadziliśmy regulator. Giloisa Aremne Boost 5 jest fabrycznie ustawiony na 3 bary ciśnienia. Jeżeli użytkownik chciałby zwiększyć bądź zmniejszyć ciśnienie dla komfortu pracy swojej instalacji, wystarczy, że wciśnie plus bądź minus. Wartość zakresu ciśnienia zmieniamy od 1 baru z dokładnością co 0,5 bara do maksymalnie 5,5 bara pracy naszych urządzeń.
Zastosowanie falownika, czy też przetwornicy częstotliwości wewnątrz urządzenia ISAR Boost pozwoliło nam na uniknięcie pewnego zjawiska, które często słyszeliśmy. Pompa nie uruchamia się bardzo głośno i nie wyłącza się nagle, tylko wraz z otwieraniem kranów czy systemu zraszania pompa płynnie zwiększa prędkość obrotową i zmniejsza prędkość obrotową, co pozwala nam na łagodną pracę i układu hydraulicznego, jak również części elektrycznej. Wyświetlacz LED informuje nas nie tylko o ciśnieniu ustawionym na pompie, ale również o stanach pracy i awarii. Różna konfiguracja diod będzie nam mówiła, co aktualnie dzieje się z pompą w naszej instalacji. ISAR Boost jest to swego rodzaju kamień milowy w technice pompowej dla gospodarstw domowych. Jest to rozwiązanie, które może spełnić najważniejszą potrzebę w XXI wieku związaną z komfortem.